Witamy Państwa w Dniu Święta Wojska Polskiego. Dziś jesteśmy przy symbolicznym, bo polu jakże ważnym, pomniku, przy kapsule czasu, która tutaj jest i wraz z historykiem Krzysztofem Steckim. Dzień dobry Panie Krzysztofie. Dzień dobry, witam. Porozmawiajmy właśnie o wydarzeniach militarnych, czyli o bitwach, no właśnie, związanych z Opolem, z Opolszczyzną i z Polską. Tu moglibyśmy oczywiście na bazie tych wydarzeń, co ważniejsze, Święta Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy, zastanawiać się, czy Grunwald ważniejszy od Kirchholmu, a Kirchholm od bitwy 1920, czy też zdobycie Berlina 45. Ale zacznijmy może od Opola i od Opolszczyzny, bo nieprzypadkowo jesteśmy tu w tym miejscu, przy tym symbolicznym pomniku. Po drugiej stronie z kolei mamy symbolikę związaną z królem Janem Kazimierzem. Takich punktów można by rzeczywiście wskazać kilka albo nawet kilkanaście, chociaż one nie będą tej skali czy tego kalibru, co wymienione przez ciebie wydarzenia, ale miały miejsce. Na przykład świetnie opisano od strony takiej popularnej przez Sapkowskiego historię husycką, bo tu się wtedy bardzo dużo działo. W Opolu, pod Opolem, na Opolszczyźnie rzeczywiście był to bardzo ciekawy okres takiej zawieruchy sporej. Trochę zapomnianym dzisiaj okresem jest czas wojny 30-letniej, kiedy aż do momentu II wojny światowej była to największa klęska w dziejach Śląska w ogóle. Trochę zapomniany już taki czas, bo późniejsze wydarzenia przykryły to bardzo skutecznie. No i w końcu ten 45 rok, gdzie do bitwy o Opole w zasadzie nie doszło. To była... Ale była operacja, prawda? Późniejsza, tak. W marcu 45 roku była operacja opolska. No bo po tamtej stronie Odry broniło się zgrupowanie Opole, tak się Kampfgruppe Opel broniła tamtego brzegu Odry. Samo Opole praktycznie nie walczono, to było starcie tylko straży przednich i tylnych, osłonowych, parę godzin i było po wszystkim, chociaż plany były ambitne, obrony długotrwałej, okrężnej, przygotowano zapasy i tak dalej. Także tutaj w tym zakresie tych takich wielkich militarnych starć nie było. Ale też nie, to znaczy, że się też nic nie działo. No oczywiście nie możemy też nie wspomnieć choćby jednym zdaniem o operacjach zbrojnych w czasie powstań śląskich, na prawda? Przykład, tak, na przykład. Słynne Szczepanowice, mosty. Wprawdzie tak tutaj działania takie frontowe nie dotarły, ale rzeczywiście wydarzyło się wiele tuż przed dzień wybuchu, w tą noc poprzedzającą wybuch trzeciego powstania. Grupa Wawelberga sparaliżowała na jakiś czas ruch transportów niemieckich w stronę frontu. Dzisiaj takie działania nazwaliśmy hybrydowymi, no. Oczywiście, no ale to był element przygotowań tamtejszej strategii, jak to zapisano w jednej z najlepszych monografii, ostatnio ukazano się na temat powstań, była to niewypowiedziana wojna polsko-niemiecka praktycznie, to trzecie powstanie śląskie. Natomiast w historii Polski no trudno właśnie, bo będzie... skoro o tym mówimy, o tych zakrętach, to właśnie... Właśnie, trudno będzie znaleźć, jakby powiedzieć, najważniejszą z nich. Było wiele ważnych, które zmieniały bieg historii, to były te zakręty dziejowe, chociażby Byczyna niedaleko stąd leżąca, która wtedy wytyczyła kierunki polityki polskiej, którą, także dynastycznej, bo to też miało znaczenie, czy Habsburgowie, czy Szwedzi zasiądą na naszym tronie. Grunwald, tu oczywiście było to wielkie wydarzenie, ale można na przykład dyskutować, czy aż tak wielkie, czy mniej więcej tu jest propagandy, a sukcesu, a rzeczywistych znaczenia, bo przecież z Zakonem Krzyżackim mordowaliśmy się jeszcze grubo ponad 100 lat. Ponad stulecie. Doszło potem do jeszcze większego konfliktu, czyli wojny 13-letniej, która trwała no, długo, o wiele dłużej niż starcie dotyczące Grunwaldu. Mamy Wiedeń, wprawdzie to nie u nas, ale to już kaliber europejski w tym momencie. I tak można by rzeczywiście tych punktów zwrotnych wykazywać, aż dochodzimy do Bitwy Warszawskiej, która miała już skalę światową, na pewno europejską, bo powstrzymała na długo, na ponad 20 lat ekspansję komunizmu, ale przede wszystkim ona miała inne znaczenie. Pozwoliła zatrzymać komunizm w tym największym dynamice, kiedy po pierwszej wojnie światowej społeczeństwa Zachodu były w rozpadzie i te wszystkie idee padały... A rodziła się Republika Radziecka, prawda? Padały na bardzo podatny grunt te idee. W końcu nie od parady w hymnie Związku Sowieckiego były słowa, gdy Związek nasz bratni ogarnie ludzki ród, czyli tak, cały świat. No i to był ten moment, kiedy to zostali odepchnięci, powstrzymani na 20 lat. No oczywiście tutaj konsekwencje tej bitwy były i pozytywne, i niestety też negatywne, bo Stalin uznał Polskę za
no, pierwszorzędnego, przeszkodę do, do... No i niestety odwdzięczył się w Powstaniu Warszawskim. No, ale też wcześniej Katyń, tu mamy tak, tak, to no, wszystko. Ale mówię o samej bitwie, prawda? To dokładnie wiemy, no, co można było w 1944 zrobić, także, a czego tak, nie zrobiono. Także to są, one zawsze trzeba te wydarzenia rozpatrywać w szerszym kontekście. To jest element jakby większej układanki, domina pewnego, że jeden klocek powoduje przewrócenie następnych. Nie, może nie jest to efekt motyla, ale na pewno ma znaczenie. To chciałem właśnie na koniec zapytać w takim wypadku, czy te bitwy polskie, gdybyśmy je w jakiś sposób ustawili w kontekście w ogóle historii Europy, czy one rzeczywiście miały takie ogromne znaczenie, patrząc na te ruchy europejskie? Myślę, od średniowiecza oczywiście, począwszy, oczywiście, prawda? My mamy swój polonocentryzm i tak dalej, tak jak Europa ma swój europocentryzm i nie bardzo wiemy, co się działo na innych kontynentach, bo patrzymy przez ten pryzmat, ale tak, musimy pamiętać, że zwłaszcza w czasach Jagiellonów i później, zaraz później, w XVI wieku, Polska była jednym z największych, jeżeli nie najsilniejszym państwem Europy. Inne kraje borykały się wtedy z sporymi kłopotami, dopiero kolonializm wydźwignął je gospodarczo, tam też dochodziło do rewolucji, do stać, mamy Hugenotów, mamy Cromwella w Anglii, nie, rozbicie Niemiec, Włosi, to już w ogóle była mozaika przecież, a Polska była wtedy naprawdę silnym, wielkim państwem, także i na pewno odgrywała duże znaczenie wtedy w Europie. Czyli pytanie nadal pozostaje otwarte, tak jak w przypadku świąt, rzeczywiście, która ta bitwa była bitwą numer jeden. Oczywiście, tak jak mówimy w kontekście, dziś powiedzielibyśmy, medialnym, tak, no to oczywiście Grunwald i 1920 chyba jednak, no i od czas II wojny, natomiast jest kilka, tak jak powiedziałeś, Grunwald kilka miał innych znaczenie też dla obu stron, bo z kolei, nazwijmy to ogólnie, strona niemiecka długo nie mogła się pozbyć tego, no jakby balastu. Także jednak przegrali. Dopiero 14 rok i Tannenberg przykrył w ich, przynajmniej przekazie, tą hańbę Grunwaldu. Drodzy Państwo, dzisiaj przy okazji Święta Wojska Polskiego rozmawialiśmy w aspekcie historycznym z historykiem Krzysztofem Steckim o najważniejszych bitwach historii naszego kraju, w tym, jak Państwo słyszeli, także i ten aspekt opolski, wątek opolski również się pojawia. Dziękuję bardzo za spotkanie. Ja również dziękuję.